lol. Dobra. Nieźle. To mi się podoba. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Apteka. Tam są fantomy. Elazar będzie chciała porozmawiać. Żadnego ruchu. Pomieszczenie zabezpieczone. Jak nie żadnego ruchu, kurde. Okej. Właśnie ile mamy neuro modów, mój spojrzałem. 3 mamy. Okej. Psychotronika. Kolejów psycho. Dobra, ekwipunek. To jest to i to jest to. Zdolność zdolności, okej. Okay. Pójdę o 50. O. Nice. Dostępne nowe przystosowania aksjomiczne. Dobrze, dobrze. To co, teraz w górę, nie? Czy to coś jest, to jest wysoki odbiór? Puta z tlenem. Okej. Okay. Siema. Boże, gdy widzę, jak się ruszają, aż mi się przewraca w środku. Elegancko. Co on robi? O Boże, czy to... Zaraz się wyżygam. To stworzyło kolejnego ze swoich, jakby go wyjmując z trupa Enoka. Trupa? Może... Bo ja wiem, to go uratowało. Może to wciąż Enok. To popatrz na niego. Sam, obiecaj, że mnie odstrzelisz, jeżeli tak skończę. Morgan? Myślałam, że... Nie wiem, co myślałam. Dobrze cię widzieć. Transtar organizuje misję ratunkową? Co? Byłam w składzie paliwa, gdy wybuchł pożar i wszyscy zaczęli uciekać. Ale nie uciekali przed ogniem, a przed tymi kształtami. Opanowałam pożar i próbowałam dostać się do źródła zasilania, gdy Al, strażnik Rose, przyszedł i mnie wyciągnął. Cieszę się, że to zrobił. Nie wiedziałam, co się dzieje, ani czym są te istoty. Wszyscy, z którymi pracowałam, nie żyją, prawda? Zastanawia mnie, czy to te stworzenia spowodowały wybuch w składzie paliwa. Są inteligentne? To część ich planu? Podobno wszystkie kapsuły ratunkowe nawaliły. Wszystkie. Jak to możliwe? Wszystkie? O kurde. Jak to się wszystko stało? Nie wiem. Ktoś tu za dużo eksperymentował. Po prostu ktoś tu za dużo eksperymentował. Dobra, to jest to, dobra. I stworzyli mnie, hybrydę, doskonałą. Tu, tu.
tego wziąć nie możemy? Czemu? Ale za dużo śmieci pewnie. A bo mamy dwa klucze, to możemy opuścić. Jezus Maria. Dobra. Cyk. Tu nic, tu nic, okej. Notatki. Oh boy! 4 neuromody? Wiele osób mogło ocaleć, gdyby te kapsuły działały. Gdyby te kapsułki działały. Fantomowy przeskok. Odporność na eter. Nice. Teraz koszum... to, jakbyśmy mieli za mało problemów. Morgan, ten potężny tyfon pojawił się wkrótce po tym, jak zainstalowałaś obce neuromody. Poluje na ciebie. Ostrzegałam cię. Morgan, you. Niesamowite, że udało ci się uciec z symulatora. Tak, wiedziałam. Jezus Maria, co to jest za wielkie coś? Mam tu tyfon. Co to jest? Ona. Zabić się. Okej, granaty się przydały. Maddox, zamknęłaś te drzwi? Zamknięte, na głucho. Wyślij mi kod i zapomnij, że kiedykolwiek go znałaś. Nie możemy pozwolić, by ktoś powtórzył numer TIG. Dość ludzi dziś zginęło. Jasne, szefowo. Już go wysyłam. Dobrze. Miej się na baczności, Maddox. Spoko, to żeśmy wyrzeźnili je w lezie. Dobra, dobrze, dobrze. Co my mamy na górze? Wszyscy padli. Czy moja odpowiedź nie była jasna? Nie i nie będzie, dopóki nie otrzymam jakiejś sensownej. Powiedział mi pan o tych organizmach. Przyznaje pan, że nie wie wszystkiego o ich fizjologii. Czytałam meldunki i wiem, co potrafią. A jednak broń, jaką otrzymaliśmy, jest poniżej standardów, zwłaszcza biorąc pod uwagę technologię, jaka jest obecna na stacji. Tyfony są zabezpieczone. Waszą rolą jest pilnować, by pracownicy robili, co do nich należy. Nie jest do tego potrzebna broń klasy wojskowej. Nie bez powodu jesteśmy najlepsi, doktorze Yu. W pana interesie byłoby w nas trochę zainwestować, biorąc pod uwagę okoliczności.
Jeśli choć jedna z tych istot ucieknie... Dziękuję za sugestię, szefowo Elazar. Obiecuję wziąć to pod rozwagę. Nie kontaktuj się ze mną więcej w tej sprawie. Okej. Okay. A tu coś jeszcze mamy. Zestaw narzędzi do zbrajających. Dobra, to zobaczmy teraz tak. Cele. Jak nie znalazłem? Znalazłem, tylko to. Co nieco się zmieniło, okej. Tak ma być. Karta do ładowni numer 01. Dzień dobry. Subscriber. Okej. Co tu teraz mamy? O, 61.20. Zła identyfikacja kontenera. A, 81.20, okej. Dzień dobry, dzień dobry. No i cyk. Co tu jeszcze mamy? Bombeczka? Co to jest? 1964. 1964. Wiedział. Tu jest jakiś błąd, który można bardzo łatwo zhakować. I cyk. Okej. Okay. A tu, co my tu mamy? Co to jest za numerek? 75.92. Skórka od banana? El Bananos, 28.25.
28, 25. Nice. Not bad. A czy tu jest jeszcze jakiś kontener, który jest nieotwarty i wymaga otwarcia? Tak, coś tu jeszcze jest. 50, 27. Tu jeszcze jest... To się otwiera normalnie. Dobra. Dobra. I teraz tak, 70-40. Na chwilę obecną. Aha, będzie ostatni, czy jeszcze nie? 70-14. To będzie ostatni. Dobra, to wsio. Popieściło mnie, ale dobra, mamy kodzik 32. Co? A, 32, to jest kontrole przewozowe, dobra, 32. To tak możemy zrobić. Dobra. 32. Takie buty? Dobra. Zanudzony tajny kontener przewozowy. O, nice. Dysk przenośny Analyze Galeagos. Nice. Demaskacja. Tak jest. Zdemaskowaliśmy co nieco. Ile? 2,5 godziny? Nieźle. 2,5 godzinki. Dobra, ale co? Mamy 4 neuromody ponownie. Dobra. Tu mamy tak.
Dobra, to jest jeden. Ale cel, okej. Okay. Tu przynajmniej jakiś questik. Hol Talosa. Gdzie jesteśmy? Podtrzymywanie życia, co tu jest? Znać, okej. Okay. Dobra, podtrzymywanie życia, tutaj musimy iść. Pokazuje nam tylko to. Jest. Do widzenia, panie. Okej. Okay. To niech to minie. Jest tu więcej, się nie świeci. Dobrze. Dobra, naprawmy sobie armorkę. Okej. Co tu jeszcze mamy w ogóle? Zobaczmy. Blokada. Okej. Tu jest coś takiego. Nie ma zasilania. Tutaj biedny silniczek wypadł. Dobra, a to zobaczmy, co tu jest w środku. Tam coś może być użytecznego. Zobaczmy. Nie, co tutaj jest? Tu coś w ogóle jest ciekawego? Nic nie widzę, żeby coś było. Nie ma nic. Chociaż. Blokada, okej. Okay. Z tym nic nie zrobimy na chwilę obecną, okej. Okay. Dobra, i teraz tu. Ziup. Ziup. Podtrzymywanie życia, nie? Czekajcie, to jest tu, tak? Mapa stacji, tak, podtrzymywanie życia, tak, to tutaj. To tutaj. Czekajcie. Dobra. Lecimy.
Lecimy, lecimy. Saro, słyszysz mnie? Kontakt, który mi dałaś, nie działa. Co się tu dzieje? Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Co ty tu robisz? Myślałam, że jesteś na ziemi. Dobra, nieważne, i tak cię nie słyszę. Przełączę na twojego pro... Skryba. No i proszę, nie sprawdzałam twojego. Nie wiem nawet, jak udało ci się tu dotrzeć. Śluzy i windy są zablokowane, tak jak moje płuca. Parapleksja. Widzę już nawet mroczki, a łudziłam się, że nie masz racji. Nawet gdybym zdołała zdobyć zastrzyki ze swojego gabinetu, no, mogę nas chyba stąd wydostać. Tak? Trzeba zresetować główny reaktor i wyłączyć blokad. Wiem, że brzmi to wariacko, ale mogę ci pomóc. Zrobiłabym to samo, ale... Chodź tu do mnie, dobra? Chodź tu do mnie, dobra? Wpis do dziennika. Szefowa Elazar. Ja i piątka moich strażników plus jeden cywil jesteśmy zamknięci w ładowni. Próby dotarcia do kapsuł ratunkowych spełzły na niczym. Wygląda na to, że kapsuły nie zadziałały. Żadna z nich. Straciliśmy około 30 ludzi, starając się naprawić problem, ale zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. I dowiedzieliśmy się, że windy również zostały wyłączone. Nie mając innego wyboru, zabarykadowaliśmy się w ładowni. Strażnicy TIG i Remer próbowali przeprowadzić operację ratunkową, by pomóc pozostałym ocalałym. Jesteśmy otoczeni. Istoty są na stacji. Wydostały się na wolność. Jak się spodziewali? Morgan, odkryłam projekt satelitarny związany ze zdalną sygnalizacją psychotroniczną. RPSS-X5. Myślę, że mogłabyś stworzyć fałszywą, zgodną z twoją, sygnaturę neuronową. Prościej. Możesz jej użyć, by pozbyć się tego nowego tyfona. Jednak wedle najnowszych zapisów satelita uległ uszkodzeniu. Musiałabyś znaleźć część zamienną. Jakiego nowego tyfona? Piramida 490 gotów do działania. Diagnozuję. Uzdrów mnie, proszę. Dziękować. Już niedługo poczujesz się lepiej. Już się poczuję lepiej. Jakie to zadowolenia? Okej. Okay. Jakieś akta, spoko. Ulele. O. Co to jest? Eksperymentalne używają się do zapasów wody stacji. Wpis do dziennika. Szefowa Elazar. Ja i piątka moich strażników plus jeden cywil jesteśmy zamknięci w ładowni. Próby dotarcia do kapsuł ratunkowych spełzły na niczym. Wygląda na to, że kapsuły nie zadziałały. Żadna z nich. Straciliśmy około 30 ludzi, starając się naprawić problem, ale zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. I dowiedzieliśmy się, że windy również zostały wyłączone. Nie mając innego wyboru, zabarykadowaliśmy się w ładowni. Strażnicy TIG i Remer.